Witam Was na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobiłam mój wieniec adwentowy. Najpierw zaczęłam od świeczek. Żeby naprawdę dobrze trzymały, wzięłam takie grubsze druty, podgrzałam je i powbijałam po 4 sztuki do każdej świeczki. Ja zrobiłam mój wieniec z dwóch różnych, położyłam po prostu jeden na drugim i za pomocą patyczków do szaszłyków je ze sobą połączyłam. Teraz obróciłam go do góry nogami i za pomocą kleju na gorąco przykleiłam kawałek kartonu. Do środka włożyłam gąbkę florystyczną. Żeby świeczki naprawdę dobrze trzymały, użyłam dodatkowo kleju na gorąco. Żeby nie było widać gąbki, użyłam mchu leśnego. Dodatkowo owinęłam mój wieniec światełkami na baterię. To daje taki naprawdę ładny efekt. Moje świece nie świecą się cały czas, więc wieczorami zapalam te światełka. Teraz pora na ozdoby. Ja postawiłam bardziej na naturalne. Tutaj widzicie, dałam przez środek taki patyk. Większy porośnięty mchem, posypałam troszkę sztucznym śniegiem i dodałam po bokach takie szyszki. Myślę, że ozdoby to mogą być naprawdę indywidualne. Ja dodam jeszcze takie pióra, ponieważ mam takie również na choince, więc myślałam, że będzie ładnie pasować razem z wieńcem. I poprzyklejałam takie małe drewniane gwiazdeczki.
i tak wygląda mój wieniec adwentowy.